Zaniepokojeni fani zastanawiają się natomiast, jakie środki będzie musiała przyjmować Weronika Sowa, Dzięki Kacper. Au. Żeby uporać się z potężnymi problemami zdrowotnymi, które ostatnio ją dotykają. Kręgosłup mnie boli do takiego stopnia, że momentami płaczę z bólu, napisała influencerka na swoim kanale nadawczym na Instagramie. Może przepuklina kręgosłupa. Bo to chyba tak jest, nie? Że boli mocno. Dowiadujemy się z kolejnych wpisów, sprawa jest na tyle poważna, że Wersow musiała nie tylko odwołać nagrania, ale wręcz wylądowała na szpitalnym oddziale ratunkowym. I jak z jakimś problemem zdrowotnym ktoś już musi jechać na SOR, to znaczy, że jest bardzo poważnie. Weronika natomiast za specjalnie się nad sobą nie użala, napisała, że już wie, co jej dolega i jak tylko wróci do zdrowia, to gwarantuje ludziom coś grubego w zamian za mniejszą aktywność. Ja tak sobie myślę, że tutaj warto opowiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, życzyć szybkiego powrotu do zdrowia, a po drugie zwrócić uwagę na fajne, profesjonalne podejście i dużą pracowitość Werki. I tak zupełnie szczerze, mając z tyłu głowy stereotypową influencerkę, czyli osobę zapatrzoną w siebie, leniwą, roszczeniową i zarabiającą duże pieniądze przy relatywnie niewielkim zaangażowaniu w swoją twórczość, to patrząc na chociażby kanał YouTube'owy Wersow... Wersow to ja to mówiłem od początku, że to, że jest pracowita, to nie ma co jej, nie można jej odebrać, nie? Bo jest chyba najbardziej pracowitą polską influencerką. No bo z tych większych to jakie są? Natsu, Lexi, Fagata... z takich YouTube'owych Julia Kostera, chociaż ja nie wiem, co Kostera robi, no ale to Wersow ma chyba, ile ona w miesiącu, z 10 odcinków robi? Coś takiego. Myślę, że niejeden polski twórca mógłby pozazdrościć jej regularności, której Weronika mocno trzymała się, nawet będąc już w zaawansowanej ciąży, a teraz w sytuacji problemów zdrowotnych, kiedy ląduje... Widziałeś, jak się bili na cmentarz w Radomiu? Coś widziałem na TikToku. Co trzeba wpisać?